Witam serdecznie, panie Jerzy. Witam. Muszę zadać pytanie, którego ma już pan pewnie dość, ale nie sposób to pytanie ominąć. Panie Jerzy, skąd pomysł na stworzenie filmu, który jest na bogatym tle historycznym? Pokazuje nas, Polaków, czasami z różnej strony. I w dodatku jest taką nieco bolesną komedią. A jeszcze dodam, skoro pan się zastanawia, to ja jeszcze dodam, że ta konwencja montażowa również jest wymagająca, to, prawda? Po kolei. Zrodziło się z takiej obserwacji własnego życia pod kątem różnych historycznych wypadków, które dane mi było przeżyć mojemu pokoleniu, nie tylko mnie. Ciekawe życie mieliśmy. Ciekawe pod względem raf historii, które nas atakowały, musieliśmy je przejść. Na tle Europy, oprócz oczywiście tragicznych tam wypadków serbsko-chorwackich wojen, to można powiedzieć, że nasze pokolenie miało ciekawe życie w Europie. Zacząć pod Stalinem, a kończyć w wolnej Polsce, nikt by się tego nie spodziewał. To było ciekawe i z tego się narodziła myśl, czy by temu nie dać wyrazu jakiegoś filmowego. Trudne to było, bo to historyczny film, 60 lat opowiedzieć to nie jest łatwo. Jakie epizody wybrać, jakie daty. Daty, powiedzmy, to były takie milowe daty mojego pokolenia. I chociażby wybór papieża, prawda? To była ta radosna, ale były też te mniej radosne. Grudzień 81, 68 rok, pierwsze jakby zapoznanie się z polityką mojego pokolenia w wypadkach marcowych. Także, ale mimo to na to się zdecydowałem. A ta konwencja od czasów współczesnych? No nudne by było tak opowiadać od początku. Urodził się, poszedł do szkoły i te. Zmusza nas pan do nie lada wysiłku. Zdaje sobie pan z tego sprawę, ale prawda? Z drugiej strony robię wszystko, ja i moja ekipa robiliśmy wszystko, żeby państwu to ułatwić. Żebyście państwo, mimo że jest trudność w śledzeniu losu bohatera do tyłu, od dzisiaj po 54 rok, to jednak żebyście zawsze byli poinformowani, kiedy jesteśmy, gdzie jesteśmy. No to w takim razie zwracam honor. Jaki jest... Zobaczymy. Ja wczoraj oglądałem w Poznaniu z widownią ten film. Jak się panu oglądało? Nie mieli kłopotów. Mimo że, bo jeszcze wcześniej to zawsze krążyła kopia angielska z napisami angielskimi, gdzie jest więcej informacji. Tam są daty po prostu. Ale wczoraj była polska kopia i ludzie reagowali prawidłowo. Nie mieli tak, że nie wiem, co się dzieje, gdzie, kiedy. Panie Jerzy, jaki jest ten przeciętny Kowalski prezentowany w pana filmie, w filmie Obywatel, przez głównego bohatera, Jana Bratka? Na pewno jest człowiekiem uczciwym. To na pewno. Z całą pewnością jest lojalnym wobec władzy. Tak, on jest lojalnym obywatelem w każdej epoce. Na pewno ma w sobie dużą dozę uczciwości. Chce coś jakby czegoś dopilnować, nie mówię zmienić. Dopilnować godności jakiejś podstawowej. Tylko że historia, a zwłaszcza naszego kraju, płatała i płata może też dalej takie psikusy, że te podstawowe wartości ulegają jakby, stają pod znakiem zapytania. Prawda? I przypadek zaczyna tym wszystkim też rządzić. I to jest ten element komediowy tego filmu, że bohater przy tych swoich skromnych, bo to skromny jest, taki co chodzi po ulicy, nie co tworzy historię, poddany historii, ale chce ją realizować sumiennie, nagle wpada w absurdalne układy, skojarzenia i tak dalej.
I to tyle tego wątku radosnego, a co z tym bolesnym? Ale proszę zawsze pamiętać, że to jest wątek, że to jest jakby otoczka komediowa. Czyli troszkę uproszczona, bo komedia zawsze musi być jakby bardziej taka, no, z kropką nad i. Ale to jest otoczka radosna czego? Myślę, że najbardziej przetrwania, że jednak naszemu pokoleniu się udało przetrwać w tej całej absurdalnej zawierusze historycznej. Że sobie siedzimy tu, rozmawiamy. Dzisiaj w wolnym kraju możemy o tym wszystkim mówić, a dawniej, jakby pani była z telewizji polskiej w 70-tych latach, to ja bym każde słowo ważył, prawda, i na wagę, czy to powiedzieć, czy mi to nie zaszkodzi i tak dalej, i tak dalej. Panie Jerzy, na szczęście dzisiaj już możemy sobie na to pozwolić. Jak grało się na planie obywatela z własnym synem, z Maciejem? Nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, tylko że tym razem może specyfika była taka, że on grał mnie. No właśnie, tak. A nie mojego syna, czy tam coś tam. O to chciałam zapytać. Wymądrzał się trochę, tato, a to nie, było tak? Nie, nie, nie. On wie, on jest doświadczonym aktorem filmowym i wie, że w filmie to aktor musi być posłuszny, bo nie ma czasu, na tym reżyser wie więcej o tej postaci niż aktor. W pewnym momencie, jak się to tworzy. Także on doskonale wiedział, że musi wykonywać polecenia. Potem zobaczył, on chciał, jak na bazie, jakbyśmy dyskutowali o scenariuszu, to on miał parę pomysłów. Parę razy się skrzywiłem i już więcej nie miał tych pomysłów. Dlaczego? Dlatego, że zobaczył, że to jest bardzo mój osobisty film. I że jego udział jest tylko dlatego cenny, że to on jest mną. Poddał się temu i zaczął sobie szukać swojego pola, zresztą bardzo takiego humorystycznego, w leciusieńkiej, ledwo zauważalnej parodii mnie. Udało mu się? Udało mu się, tak. Panie Jerzy, zapytam. Śmiałem się, jak patrzyłem w tę kamerę, sobie myślałem, kurczę, parodiuje mnie, a nie chcę robić. Panie Jerzy, zapytam na koniec, jak pan sądzi, czy film Obywatel trafi na podatny grunt, czy on się spodoba w kinie? Czy my mamy na tyle dystansu do siebie? No chciałbym, żeby tak było. Bardzo bym chciał, żeby... Tylko, żeby pani, to jest jeszcze, tu jest podoba w kinie. To jest jeszcze inne odniesienie, bo moje pokolenie mogłoby się na to już zdobyć. Przeżyliśmy to właśnie, tak jak mówię, szczęśliwie sobie siedzimy. Ze współczuciem odnoszę się do reprezentantów mojego pokolenia w tym filmie. Natomiast do kina chodzą młodzi ludzie. Przeważnie. Co oni z tego zrozumieją? Jak oni to odbiorą? No, to jest wielkie pytanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę, dziękuję.